Witajcie na kanale Chodźmy po Zdrowie. Dzisiaj sprzątamy Gościecino. W zasadzie dzisiaj sprząta cała gmina swoje wioski, swoje sołectwa, a my jesteśmy w Gościecinie, bo jesteśmy z Gościecina. Jest o wiele więcej ludzi niż w zeszłym roku. Harcerzy jest bardzo dużo, którzy przyjechali znowu sprzątać Gościecino. I my sprzątamy dzisiaj Gościecino, ale tak całkiem głęboko to Gościecino to jest też ludzie. Czy my w sobie coś posprzątamy dzisiaj? A dużo jest śmieci? Bardzo dużo jest śmieci. Czy znasz tych ludzi, którzy śmiecą? Nie. To jest przykre, nie? Że ty musisz sprzątać, a ktoś inny śmieci. To? Co ty na to? No tak. No dobra. A ty? Znasz tych ludzi, którzy śmiecą, czy nie? Nie znasz. Aha. Ale sprzątasz. No, bardzo dużo jest śmieci. W ogóle musimy chodzić w jakieś kwaszcze, żeby to znaleźć wszystko. Jakieś folie, jakieś szkła. Aha. A chciałabyś coś tym ludziom, którzy śmiecą, powiedzieć? No chciałabym. No to powiedz. Że nie wolno śmiecić, bo jeśli wszystko będzie się tak śmiecić, no to możemy umrzeć od tego. Jesteśmy teraz na Kasztelańskiej ulicy. Zaraz pan Krzysztof będzie ładował i tam widzimy ludzi zbierających, to też podjedziemy do nich i zapytamy się, jak im to sprzątanie dzisiaj idzie. Pan Krzysztof zbiera, daje tutaj swoje samochody, swój sprzęt. Zaangażowany bardzo człowiek w czystość Gościecina. Czystość jest najważniejsza naszej wioski, no musimy o nią dbać. A ja mam takie pytanie o czystość. Jak spowodować, żeby świadomość ludzi była właśnie taka, jak o której mówiliśmy? Społeczeństwo jest tak, jak to się mówi, nauczone czystości, ale nie wiem, czy im warunki nie pozwalają na to, czy lenistwo. Nie mam zielonego pojęcia, co tu z tym zrobić. Użyłaś słowa nauczone. Kto ich nauczy? No my, nasi rodzice nas uczyli porządku, zbierania, żebyśmy przede wszystkim dbali o środowisko, żebyśmy mieli nasza planeta czysta była. No tak to powinno wyglądać. Nie wyrzucajcie. Tak, dbajcie o nasze środowisko, to najważniejsze. No dobra, no dobra, to jest kupiec na Grzybową, a pójdziemy tam zobaczyć, jak panią idzie. Od rana to fizyczne sprzątanie jest takim wykładnikiem naszego zaangażowania w czystość, ale jak dotrzeć do świadomości ludzi, żeby właśnie takich akcji nie trzeba było robić? Co należy powiedzieć każdemu z osobna i wszystkim razem, żebyśmy przecież nie śmiecili? Przecież to jest planeta Ziemia, to jest matka. Czy ktoś by chciał zaśmiecać swoją matkę, obrzucać ją nieczystościami? Może tak, może jak potraktujemy to, że to jest matka Ziemia, to wtedy może będzie inaczej. Czyli to jest bardzo przyjemnie, czyli ci ludzie, którzy śmiecą, są potrzebni nam po to, żeby nas integrować. No właśnie, tak? Na to wychodzi. Taką świadomość i takie przesłanie nigdy bym nie przypuszczał, że może być. No widzę, że wszyscy naprawdę się bardzo fajnie czują. To tak jak już wcześniej żeśmy chyba wspominali, że jest niesamowita integracja. Śmieszne rozmowy, no to bawi, cieszy i widać jak to łączy. Naprawdę wszyscy się świetnie czują, bo nawet takie pytanie zadałam, żeśmy rozmawiali, mówią, że jest kapitalna w ogóle pogoda jeszcze dodatkowo niesamowicie sprzyja.
Fantastycznie. No szkoda, że są śmieci, ale myślę, że tego nie unikniemy i fajnie, że jest ktoś, kto organizuje tutaj w tym przypadku nasz sołtys Gościcina. Przykłada się do tego prężnie. No i fajnie, że jest to organizowane, że można posprzątać Matkę Ziemię. Nawet jest szkoda całego lasu, że zwierzęta muszą w tym ginąć. Mhm. Dlatego jest tak mało na świecie. Ludzie tak brzydko śmiecą przez to zwierzęta i myślą, że to jest jedzenie i wszystkie umierają. Tak. Im to sprawia radość, ale zwierzętom nie. I całemu lasu też to się nie podoba. No, przyroda. Komu by się to podobało? No właśnie. Ma nikomu to się nie podoba. Tylko tym, którzy śmiecą. Zgadzam. Tak. Nie powinni, nikt nie powinien śmiecić. Tak. Wtedy by było czyściej. Tak, byłoby ładniej na świecie. By były czyste. Tak, i gdyby ludzie nie palili na przykład, nie wiem. Papierosów. Tak, papierosów. Albo fajki. E-papierosów. I jakby wszyscy wrzucili się na rowery. Albo w kominie. Albo na przykład w kominie nie zanieczyszczali. Zacząć od siebie. Tak, na przykład. I jeździć więcej na rowerze, takie krótkie trasy. Tak, albo kolejne. Chociaż dzisiaj powinni. Bo ruch to zdrowie. Tak. No i nic nie zanieczyszcza powietrza. Tak. Gdyby tylko istniały rowery, ale nie robi rower. Tak, żadnych spalin, albo na przykład gdyby rower nie miał żadnych udoskonaleń, by były konie i rowery, no to by był czysty świat. Tak. I by ludzie się zmienili i nie śmieli. Do widzenia, miłego dnia! Miłego dnia! Maren, nie uwierzysz. Jechałem rano, to miałem wyzerowany licznik. 92 km tu wokół minął. Aż nie do wiary, co? No. 92 km. No ty jesteś prawie z Gdańska na Zot. Jo, tam i na Zot. No. Tak do Słowackiego jest powrotem. Ja. Ja do Nowym Porcie pracowałem. No. Do Nowego Portu i tu to było 120. No. Mamy cudowny dzień. Kilku względów, że słońce nam świeci, jest bezchmurnie, to jest raz. Pewnie mamy gdzieś około 18, jak nie 19 stopni w plusie, to jest dwa. Mamy cudownych ludzi, na którym zależy dobro naszej ziemi, czyli sprzątamy Gościcino. Mamy dobrych ludzi, obcuję z dobrymi ludźmi, którym dobro i wizerunek Gościcina Czystego mają na sercu. Dziękuję wszystkim, że mogę doznać tych uczuć, widząc, jak angażują się w sprzątanie. Bo są to piękne, dla mnie przynajmniej piękne przeżycia duchowe. Ja w pewnym wieku dojrzałem do tego, żeby posprzątać u siebie w środku i sprzątam to do dziś, ale co nie znaczy, że ja jeszcze śmiece dokładam, nie, staram się nie dokładać tych śmieci, a wiem, że posprzątania było tyle, że do dzisiaj sprzątam to, co tam w środku. Ktoś tam mówił po drodze, że no śmiecą dlatego, że my możemy się dzisiaj spotkać i to czyścić, to jest piękne, ale czy ci ludzie muszą śmiecić? A odzwierciedleniem dla mnie przynajmniej to jest ich stan ducha, stan wnętrza, bo jeżeli tam jest bałagan, to nie będą dbali o to, co jest na zewnątrz. Jeżeli będą mieli u siebie w środku czysto, to będzie im zależało na tym, żeby
otoczenie ich też było czyste. I to myślę, że teraz właśnie przy tej wypowiedzi doszedłem do tego, że dotarło do mnie, że powinniśmy zacząć od siebie, a na pewno nasza ziemia stanie się czystsza. Jeżeli mamy porządek w sobie, to nie będziemy śmiecić. Co ty na to? Myślę, że to jest trafne spostrzeżenie, że im większy mamy porządek w sobie, porządek w sercu i porządek w duszy, tym większy mamy porządek i do świata, i do natury. Jak już żeśmy dzisiaj posprzątali fizycznie ten świat, to pomyślmy, czy można coś u siebie posprzątać. Myślę, że można posprzątać, zaczynając nawet od swoich myśli w głowie, które myślę, że najbardziej nas doskwierają, posprzątać swój umysł i od tego zacząć, a później już przejść jakiś etap, uduchowić się w tym wszystkim. No właśnie, bo ja od kilkunastu dobrych lat sprzątam, a zawsze coś się jeszcze znajdzie. No, sprzątać będziemy, myślę, że zawsze. W sobie. W sobie też, ale jeśli chodzi o sprzątanie świata, to też tak dzisiaj rozmawialiśmy, że gdyby ludzie nie śmiecili, to też byśmy się dzisiaj nie spotkali. No, wiesz co, od razu przychodzi mi coś takiego, że oni są potrzebni nam po to, żebyśmy się tu spotykali, tak? Tak. Dobra, ale proszę was, i tak nie śmiećcie. Nie śmiećcie, jak najmniej. My się będziemy i tak spotykać. Dokładnie. A czy jakby w razie czego w przyszłym roku ci, co brudzą, jeszcze nam nabrudzili, to przyjdziemy posprzątać? Ty przyjdziesz na przyszły rok, jakby oni nabrudzili nam? Tak. Tak. A ty? Tak. Też przyjdziesz? Ja też. No to fajnie, no to słuchajcie. I tak apelujemy do was, żebyście nie brudzili, ale tutaj mamy już ekipę zorganizowaną, która na pewno przyjdzie w przyszłym roku też po tych, którzy brudzą, posprzątać. Jak śmiecimy, to też zatruwamy przyrodę i wodę, bo jak woda będzie brudna, to wtedy rośliny nie będą żyły i ryby się otrują. A w ogóle jak się czujecie po tym sprzątaniu? No, byłam trochę zmęczona, nogi mi bolały, ale teraz jest okej, już mnie tak nie bolą. A czujecie takie zadowolenie z siebie, że żeście sprzątali? Tak. Aha. Tak i jest tak, żeby też inni sprzątali, by chciałam. Ty jesteś zadowolony z siebie? Tak. No, to wszyscy jesteśmy z siebie zadowoleni. Za moment porozmawiam z sołtysem, który już od 4 lat organizuje taką wspaniałą akcję sprzątania Gościcina. Marku, życzę ci takiego wsparcia przy czyszczeniu jak dzisiaj, bo naprawdę było nas mnóstwo. Tak, było nas mnóstwo, z roku na rok to coraz więcej osób, pogoda prześliczna także pomogła, no i oby tak dalej. Ktoś coś dostał, jakąś nagrodę, no bo trzeba ludziom podziękować, jak coś dostaną, to i zapamiętają. Muszę podziękować wszystkim sponsorom, no bo to wiadomo, każdy coś da i z tego coś wyniknie. Niektórzy mogą dać materialną rzecz, a niektórzy mogą dać ten swój czas. To jest czas, to jest coś, co jest niezastąpionego. No i to właśnie ci wszyscy mieszkańcy, ta młodzież wspaniała, przyszła, dała swój czas, zamiast siedzieć przy komputerze, przy telefonie, to przyszli i jeszcze raz mówię, no w młodych ludziach jest nadzieja. I dali dzisiaj pokaz tego, że mogą, że chcą.
Tak, było nas mnóstwo młodzieży, było mnóstwo i im dziękujemy za to. Marku, w wypowiedziach tutaj usłyszałem taką opinię, że tych śmieci było mniej w tym roku niż w zeszłym. Czy to potwierdzasz? Tak, ja to potwierdzam, ale jak siedzieliśmy w samochodzie, mówiłeś coś takiego, powiedziałeś, że jak się uporządkuje niektóre swoje rzeczy, to tych śmieci jest coraz mniej. I tak samo my. 4 lata temu zrobiliśmy akcję, było tego ogrom, no, prawdziwy ogrom z 4 kontenery albo i 5. I co roku jest coraz mniej. I na tą chwilę był 1 kontener i to jest pocieszające. Czyli mamy tendencję poprawkową, czyli poprawiamy się. Poprawiamy się, tak, ale też i na bieżąco staramy się tam w jakiś sposób reagować na jakieś dzikie wysypiska, tam fotopułapki. Optymistycznie jest lepiej. Jest lepiej, jest lepiej. I tym kończymy wywiad z Markiem, sołtysem Gościcina. Wszystkiego dobrego.